naszym gościem jest Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Będziemy mówić o sukcesach miasta Warszawy, licznych. Na przykład została radykalnie zmniejszona prędkość, jakimi poruszają się kierowcy, zwłaszcza w południowej części miasta, no bo po prostu stoją w korkach, więc nie jadą albo jadą bardzo wolno. Ale drugim sukcesem, o którym dowiedzieliśmy się po wyborach, jest strefa czystego transportu, która no, początkowo miała być troszkę mniejsza, a po wyborach opublikowano w pełnym zakresie mapę tego przedsięwzięcia. Zgadza się, ja ją nazywam strefą wykluczenia komunikacyjnego. To faktycznie jest możliwość wprowadzona przez nacisk prawa unijnego po to, aby w różnych miastach europejskich wprowadzać strefy, które mają docelowo doprowadzić do sytuacji, gdzie powietrze miejskie będzie czystsze. No ale mamy swobodę wyboru wielkości tej strefy i regulacji. No i prezydent Trzaskowski zaproponował nam w Warszawie strefę wielkości 1/3 miasta, która nie dotyczy samego Śródmieścia, ale dotyczy Pragi, dotyczy Ochoty, dotyczy Mokotowa. Tego miejsca, gdzie mieszka najwięcej warszawiaków. Zgadza się. Jest 1/3 warszawiaków tu mieszka. Jakieś 80%, zgadza się. A reszta gdzieś na miejsce największej urbanizacji, miejsce, w którym Warszawa zawsze była w granicach, a nie te wszystkie zmiany, które później miasto się rozszerzało administracyjnie. To prowadzi do tego, że posiadacze samochodów starszych roczników, czy to o silniku diesla, czy to o silniku benzynowym, będą mieli do takiej strefy zakaz wjazdu. Co oznacza, że rodzice chcący zawieźć swoje dziecko, które uczęszcza do szkoły podstawowej, czy chodzi do żłobka na terenie strefy, no już go nie zawiozą za pomocą swojego samochodu. Jeżeli ktoś będzie chciał odwozić swoją mamę do przychodni na terenie tej strefy, a ma taki samochód, już tam nie wjedzie. I to, co jest bulwersujące, to fakt, że jeżeli ktoś kupi sobie teraz samochód z silnikiem V8, V10, jakiegoś wielkiego Jeepa za 1 000 000 zł, który emituje bardzo dużo gazów cieplarnianych, droga wolna, pan prezydent Trzaskowski mówi, wjeżdżajcie do tej strefy. Motoryzacyjnych Złomnik pokazał, porównał, że to jest taka wielka maszyna, która jest absolutnie ekologiczna. I roślinki oraz ludzie się uśmiechają, tak, kiedy ona wjeżdża. I takie zacofane, stare Volkswagen Lupo 3L, on zużywa 3 litry, no i on niestety nie wjedzie, no bo już... Tak, albo student, który studiuje, jest częściowo na utrzymaniu swoich rodziców, a dorabia sobie na przykład jako kelner, czy w jakimś innym zawodzie po godzinach i stać go na kupienie tylko Seicento za 4000 zł, które ma z 20 lat. No, ale dzięki takiemu Seicento z miejsca, gdzie mieszka, do miejsca, gdzie pracuje, do miejsca, gdzie studiuje, przejedzie w ciągu 20 paru minut, a tak będziesz musiał tłuc godzinę tramwajem. No i niech się tłucze. No i to jest w tym wymiarze bardzo bulwersujące, bo czym innym jest wprowadzenie takiej strefy w mieście, gdzie mamy 5-7 linii metra, kolej aglomeracyjną wpiętą w tę sieć metra, rozwinięte różnego rodzaju udogodnienia, jak parkingi aglomeracyjne, gdzie ktoś przyjeżdża z Podkowy Leśnej pociągiem albo zostawia samochód na tym parkingu, przesiada się w komunikację miejską. Nie mamy takiego systemu w Warszawie. Nie mamy. Więc to jest w odróżnieniu od innych stolic europejskich i dużych miast europejskich, to nie jest wytworzenie alternatywy dla środka transportu, tylko powiedzenie wy, mniej zamożni, będzie się tłuc godzinę 10, godzinę 15, zamiast 40 minut w pół godziny dojechać do pracy. No to nie jest rozwiązanie sprawiedliwe i to jest bardzo zły pomysł i ja bardzo się cieszę, że radni Platformy się przestraszyli i schowali tę uchwałę w zeszły czwartek pod wpływem presji opinii publicznej, co nie oznacza, że oni tego z powrotem na jakąś sesję rady miejskiej nie włożą. To jest dyskryminacja osób o niższych dochodach. Oczywiście, ewidentna. Ktoś nie ma dochodów rzędu 20 000 zł, no to niestety, tak? A jeżeli ma rodzinę, jeżeli ma dzieci, dzieci trzeba do przedszkola, babcie do lekarza, tak? To wszystko w tych kilku godzinach po pracy, no... Jak się tutaj wyrobić, chyba żeby stać nas na taksówki. Jest przykład miasta, które pan opisał, które ma kilka linii metra, kolej aglomeracyjną, sieć tramwajów, chyba nie wiem, czy są, chyba są tramwaje we wschodniej części tego miasta, autobusy i tak dalej. Mówię o Berlinie, to gdzie mamy również mieć lotnisko według Rafała Trzaskowskiego. No i tam mamy w tym Berlinie zarząd miasta sformułowany przez CDU. No i oni natychmiast się pozbyli tych szaleństw rowerowych, natychmiast pozbywają się tych szaleństw związanych z wjazdem do miasta. Też mówią, że to jest wykluczenie komunikacyjne. To jest ogólnie taka
narracja europejskich partii konserwatywnych, że musimy dać ludziom żyć, a nie cały czas ich tam... I dawać ludziom wybór, bo lewica stara się ludzi ubezwłasnowalniać, to znaczy zabierać im możliwości, wprowadzać regulacje, narzucać podatki, ograniczać swobodne przejeżdżanie samochodem. A my mówimy tak, będziemy budowali ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe, będziemy rozwijać komunikację miejską, ale no nie pozbawimy ludzi, którzy kupili dobrowolnie samochód, chcą sami tym samochodem się przemieszczać. Samochód jest dopuszczony do ruchu. Samochód jest legalny na polskich drogach. Więc nie ubezpieczony, no przecież na Boga. No. Więc ich nie pozwolimy przymusowo tego wyboru. A przecież środowiska lewicowe mogą robić akcje, prowadzić różnego rodzaju akcje w mediach społecznościowych i zachęcać ludzi do przesiadania się. Ale jeżeli mamy strefę czystego transportu w Rzymie, gdzie jest trochę inna pogoda niż w Warszawie, to zastanówmy się, co z tymi ludźmi, którzy nie będą mogli jeździć samochodem, komunikacja będzie niewydolna, a wszyscy im mówią, że mają jeździć rowerem. Taką pogodę jak dzisiaj? Dzisiaj w Warszawie mamy śnieg. To jest takie bardzo bezrefleksyjne patrzenie na te rozwiązania, bardzo mało systemowe i no, pokazuje też pewną taką modę, jeżeli chodzi o prezydenta Trzaskowskiego. On bardzo lubi wrzucać pewne postulaty, żeby były modne, żeby były fajne, żeby były takie ładne. Ale zrobił referendum. Ja się dowiedziałem, że zagłosowałem w jakimś referendum, bo mieszkam w Warszawie, tak? Więc jestem wśród tych, którzy są za, no bo 80% opowiedziało 70% powiedziało się za. W sondażu. Tak. I tutaj, no tak jak za dawnych komunistycznych czasów był dowcip, że klasa robotnicza miast i wsi spożywa kawior ustami swoich przedstawicieli. Tak samo najwyraźniej ktoś, jakiś mój przedstawiciel za mnie zagłosował, tak, i powiedział, że popiera. Tak, bo miasto uważa, że można aglomeracji, znaczy miastu, które ma 1 700 000 mieszkańców, a aglomeracja ma dużo, dużo więcej, narzucić pewne rozwiązanie na podstawie sondażu, to już podkreślę, sondażu. Ja nie słyszałem, żeby na przykład parlament forsował jakieś ustawy na podstawie sondażu. W którym wzięło udział 1020 osób. Pan redaktor wie, jaki to jest procent mieszkańców Warszawy? 0,06%. Ale najwyraźniej zapytano tych reprezentatywnych. Najbardziej, po co pytać niereprezentatywnych? Oczywiście. Wyjątkowo dobrze ich wybrano, bo 70% jest za, w tym spośród kierowców, którzy wzięli udział, również 66% jest za. Także no, genialne rozwiązanie. Tylko pytanie pojawia się takie, skoro radni Prawa i Sprawiedliwości proponują w takim razie, skoro jest tak dobrze, zróbmy referendum. No i radni Platformy odrzucają tę propozycję, więc ja już naprawdę zaczynam się jako uczestnik debaty publicznej zastanawiać w ostatnim czasie, co jest dobrym tematem na referendum. No bo kwestie zaproponowane przez większość parlamentarną poprzedniej kadencji były niewłaściwym tematem do referendum. Referendum lokalne dotyczące 1/3 miasta i sposobu, w jakim się poruszamy, też nie jest wystarczająco dobrym referendum. Ja bym chciał się dowiedzieć od przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Lewicy, co jest dobrym tematem do referendum. Chyba jest odpowiedź na pytanie, czy Donald Tusk jest geniuszem. Tak? Nie. Nie, tak. Bardzo tak. I jestem fanem Donalda Tuska. Są trzy takie opcje. Dobra, ale to żarty na bok. Sprawa poważna. Jednym z głównych tematów, którego unika przychodząca do władzy koalicja, jest kwestia paktu migracyjnego. Pakt relokacyjny, mówiliśmy o tym we wrześniu, w czerwcu szwedzka prezydencja wtedy wprowadziła takie prawo europejskie, gdzie nie można było zagłosować przeciw, znaczy można było, ale była zasada większości, że ci, którzy nie dostaną azylu w kraju docelowym, do którego pojechali w Niemczech, w Szwecji, będą mogli być relokowani do kraju, gdzie jest troszkę luźniej, typu Polska. Myśmy wtedy mówili, że to będą takie obozy koncentracyjne budowane dla tych uchodźców. No przecież oni nie chcą być w Polsce, będą uciekać. Niemcy ich również nie chcą, więc kto będzie ich opłacał i tak dalej, i tak dalej. Ta koalicja nic nie mówi na ten temat, ale jakie są pana przewidywania jako polskiego polityka, co zrobi Donald Tusk, kiedy sprawa zostanie położona na stole? Jestem przekonany, że oni w to wejdą, tak? I to wejdą dlatego, że Donald Tusk będzie realizował agendę chadecji niemieckiej, tak jak robił to do tej pory. Niemieccy chadecy, no i też niemiecka SPD widzi, że im spadają
sondaże z uwagi no właśnie na to, co dzieje się na niemieckich ulicach. Ale ten mechanizm wymyślony przez Unię Europejską, ono w trzech wymiarach jest skandaliczny. W tym ostatnim, o którym pan redaktor mówi, no jest skandaliczny, bo Niemcy chcą sobie dokonać takiego ustalenia. Aha, no to tu w grupie mamy lekarzy, inżynierów, jakichś magistrów. Świetnie, to my ich bierzemy do naszej gospodarki, to ich przyjmujemy. O, a tutaj są ci niewykształceni, przyjechali po socjal, ledwo są w stanie pisać. No, to ich wysyłamy na wysunięte placówki do Polski, do Czech, do krajów bałtyckich, pozbywamy się ich. 8% migrantów, którzy dotarli od 2015 roku do Niemiec, podjęło pracę. No i właśnie te 8% oni sobie chcą wziąć dla swojej gospodarki, a nam zostawić problem. Ale to rozwiązanie unijne no jest w podwójny sposób skandaliczne, bo w podwójny sposób gwałci wolność. Gwałci naszą wolność, bo nam się coś narzuca, ale nikt nie bierze pod uwagę, że przecież ci imigranci ekonomiczni, oni mają określone kierunki, gdzie oni się chcą dostać. Przecież oni chcą do Berlina, do Paryża, no często do Londynu, poza Unię. No to w jaki sposób te państwa unijne chcą ich traktować? Chcą ich zamykać w jakieś wagony i przymusowo przewozić? No przecież na niczym innym, jak na prawach człowieka opierają swoją argumentację. No to chyba elementarnym prawem człowieka, skoro tak uważają i w lewicowej agendzie, jest życie tam, gdzie oni chcą. Oni chcą mieszkać pod Paryżem, nie pod Warszawą. Chcą korzystać z francuskiego socjalu, który jest o wiele bardziej rozbudowany niż 800+, czy 500+. Oni chcą jechać do Niemiec i korzystać z tamtych benefitów ich polityki społecznej, a nie do Warszawy. No to w takim razie dlaczego my mamy ich zgadzać się na to, żeby jakieś agencje unijne przymusowo je woziły po Europie na wschód, zachód, północ, południe? To proszę. W poprzedniej jakby iteracji tego problemu w 2015 roku rząd PO-PSL zrzucił ten problem na samorządy. Zgadza się, została. To mało się o tym mówi, a to jest bardzo ważne, bo Ministerstwo Polityki Społecznej, którym wówczas zarządzał pan Kosiniak-Kamysz, wydało pismo do wszystkich 16 wojewodów, aby ci skierowali stosowne dokumenty do samorządów i aby te samorządy przygotowały się na przyjęcie imigrantów. I te największe miasta, w którym rządziła wówczas Platforma Obywatelska, składały stosowne deklaracje, jak Warszawa, Łódź, Gdańsk, Wrocław. Więc widzimy, że to nie tylko było w sferze... Ale te deklaracje były składane? Oni wyznaczali miejsca, gdzie ci ludzie... Konkretnych nie wskazywali, ale twierdzili, deklarowali, ile osób są w stanie przyjąć. Więc widzimy, że to nie tylko ten absurdalny dyskurs, który Ewa Kopacz i pan Tomczyk jako rzecznik rządu w owym czasie mówili, że są w stanie przyjąć tylu imigrantów, ile trzeba, zdaje się, jak dobrze pamiętam, tylko to przeszło na fazę, już do fazy działania. Więc ja nie widzę powodu, aby dawać wiarę politykom Koalicji Obywatelskiej i Lewicy Trzeciej Drogi, że oni nie zamierzają w tej sprawie nic zrobić. Oni zamierzają po cichu po prostu przyjąć te rozwiązania. I to zobaczymy niestety. I naszą rolą jest, aby to nagłaśniać, bo to jest wbrew zdecydowanej większości Polaków. Ja to rozumiem. I myślę, że wbrew zdecydowanej woli ekonomicznych imigrantów. No i wbrew deklaracjom, które składają, no ale rzeczywistość jest jaka jest. Niemcy tego nie odpuszczą, bo... Za 2 lata wybory w Niemczech, tak? Trzeba te ulice opróżnić. Zgadza się, no ale przecież Angela Merkel za tę swoją politykę otwartych drzwi, wyważenia drzwi do Europy i zaproszenia tutaj imigrantów zapłaciła naprawdę poważną cenę, również polityczną wewnątrz Niemiec, dlatego że obecnie sprzeciw wobec tej niczym nieobwarowanej polityki otwartych drzwi w samych Niemczech i tak wzmocnił AfD, ale również spowodował bardzo duży ferment gdzieś w centrum, bo no, Niemcy czują się zagrożeni. No, czytamy tweety, czy tam teraz to się X nazywa, tak? Gdzie Niemcy, Amerykanie no, się zadziwiają na przykład warszawskim metrem, że jest czyste, bezpieczne, ludzie siedzą, czytają książki, nikt nikogo nie bije, nie ma agresji. Szok dla mieszkańców. I ja polecam naszym telewidzom... Ale włączam żeby... się też myślenie przyczynowo-skutkowe w tym momencie. No zgadza się, więc widzą konsekwencje tej polityki. No ja polecam naprawdę widzom, jeżeli mają możliwość, a może w zasadzie mówię to sarkastycznie, bo tak naprawdę nie polecam, przejechanie się tak zwaną kolejką podmiejską RER w Paryżu i zobaczenie, jak wygląda nastrój, albo wysiąść na największym lotnisku podparyskim, czyli na Charles de Gaulle i przejechać tą kolejką do centrum Paryża przez przedmieścia, gdzie i zobaczyć, jaki tam jest nastrój, albo obejrzeć targ dywanów arabskich na Place de la République. Proszę mi wierzyć, to nie są bezpieczne miejsca. Nie są bezpieczne miejsca z powodu niekontrolowanej polityki imigracyjnej. Niemcy muszą sobie z tym dać radę, dadzą radę tak jak zwykle, czyli zrzucając problem na nas,
a my wtedy co? No właśnie i to najbardziej martwi, dlatego że nie ma pomysłu, jeżeli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej, dlatego że oni są mentalnie zależni od Niemiec i uważają, że my powinniśmy siedzieć cicho pod niemiecką miotłą, jesteśmy podwykonawcami niemieckiej gospodarki i tak będzie najlepiej. Czyli Niemcy produkują najnowocześniejszy sprzęt, nowoczesne technologie, wymyślają nowe technologie, a my tylko tam podzespoły, jakieś śrubki, jakieś może większe fragmenty produkujemy i powinniśmy być zadowoleni. I to samo myślenie ma odbicie w polityce. Znaczy też mamy być takim malutkim podwykonawcą. Zaproszą nas do jakiegoś stołu. Pan premier Tusk będzie mógł sobie zrobić zdjęcia obok kanclerza Niemiec i powie, że on jest wielkim politykiem i Polska wróciła na salony, co jest nieprawdą, bo na salony wraca się przez podmiotowość. Znaczy wraca się w momencie, w którym ma się polityczną siłę, ma się silną gospodarkę, ma się silną armię i ze zdaniem tego kraju się liczymy. Chyba, że wraca się po to, żeby grać na salonach w salonowca. A, dokładnie. Państwo sobie wygooglacie, o co chodzi. To jeszcze szybciutko na sam koniec. Lotnisko CPK, elektrownia atomowa, Świnoujście, Odra, czyli udrożnienie tego przesyłu towarów do Niemiec, rozbudowa armii i na sam koniec odbudowa Pałacu Saskiego. Jedna rzecz jest, która łączy te wszystkie projekty, że obecna, że nadchodząca koalicja tego nie chce. To prawda. Co im przeszkadza? Co im przeszkadza w Pałacu Saskim? Przecież to Pałac Saski jeszcze Paweł Piskorski chciał odbudowywać. Potem sprawa jakoś przeszła. Hanna Gronkiewicz-Wals powiedziała, że absolutnie. W Pałacu Saskim myślę, że przeszkadza im tożsamość tego projektu. Znaczy, że odwołuje się stricte do naszego dziedzictwa historycznego, a to są ludzie, mimo wykształcenia przecież historycznego wielu spośród nich, oni chcą być zapatrzeni tylko w przyszłość i jak najbardziej podcinać te nasze więzy tożsamościowe, tradycyjne, konserwatywne. Po co tam patrzeć w przeszłość? Po co patrzeć na przodków? Po co na nasz dorobek poprzednich pokoleń? Ja myślałem, że skoro Niemcy w listopadzie 1944 roku już nie było powstania. W grudniu nawet postanowili ten pałac wywalić, wyrzucić, znaczy wysadzić w powietrze. No to tak ma być. Befel is Befel. Hitler kazał zniszczyć Warszawę i nie będziemy jej tutaj, przynajmniej w tym zakresie, odbudowywać. Nie wiem, no pamiętajmy, że w Pałacu Brühla miało miejsce, rezydowały władze dystryktu warszawskiego niemieckie. Także no... Możemy się, no, to jest otwarte pytanie, ale to jest, jeżeli chodzi o Pałac Saski, mówiąc poważnie, to jest wielki, wspaniały projekt, który również idealnie architektonicznie wpisany jest w oś saską. Znaczy to, co się rzuca w oczy każdemu, kto zgoogluje ten projekt, to to, że jak popatrzymy dzisiaj na plac i na park i zobaczymy potem wizualizację pałacu, on idealnie się tam wpisuje, w żaden sposób nie zaburza architektonicznie. Wspaniała kolumnada i miejsce naprawdę bardzo, bardzo godne w Warszawie. No i nagle wszystko się zmieniło. Miał być odbudowywane, a czy będzie? To wszystko zależy od polityki wielkiej, o której opowiadał nam Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki. W tej strefie schowali ją. Ciekawe, czy tylko do wyborów samorządowych, czy też nie, czy też może warto przypomnieć będzie warszawiakom, co tutaj się szykuje, jak Rafał Trzaskowski dostanie kolejną kadencję. Kłaniamy się nisko. Było mi bardzo miło, dziękuję. Również. A Państwa zapraszam na rozmowę polityczną. Dr Bartłomiej Biskup będzie naszym gościem.